Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself i witam was w rozmowach z kanapy. Tak jak wam wcześniej obiecywałem, postanowiłem nagrać wideo poświęcone Kundalini i chciałem, aby to wideo było podzielone na kilka części. Zobaczymy, ile wyjdzie z tego części, ale dzisiaj opowiem wam o tym, czego nauczyło mnie Kundalini, a w kolejnych częściach opowiem wam o moich doświadczeniach. No i jeżeli ta seria będzie się rozwijać i będą pojawiać się nowe ciekawe pomysły, to będę ją po prostu kontynuował. Mam przed sobą telefon, na którym zrobiłem sobie notatki i będę się nim posiłkował. I mam tutaj wiele fajnych rzeczy wam do przekazania, wiele wartościowych rzeczy i myślę, że wielu z was te informacje mogą się przydać na drodze rozwoju, na drodze głębszego zrozumienia siebie, czy może jeżeli czujecie, że utknęliście w jakimś miejscu, szukacie inspiracji, chcecie się dowiedzieć więcej w tematach świadomości, kundalini, to po prostu zostańcie ze mną do końca tego nagrania. Pierwszą taką największą rzeczą, którą nauczyło mnie kundalini, jest to, że świadomość jest najważniejszą rzeczą w życiu, którą można kultywować. Bez względu na to, gdzie byś nie był w swoim własnym życiu, wszędzie masz do czynienia z samym sobą. I wszędzie masz do czynienia z własną świadomością. I to, czego nauczyło mnie Kundalini i w ogóle ścieżka duchowa, to jest to, że warto jest ciągle obserwować siebie, ciągle sprawdzać swoje własne uwarunkowania, ciągle zrywać te uwarunkowania, których nie chcemy. Pozbywać się lęku, tak? Jeżeli masz lęk w swoim własnym życiu, to możesz się go pozbyć na wiele sposobów, między innymi poprzez uważność, medytację, rozpłynięcie się w tym lęku, zakwestionowanie go, czy może stawienie czoła swojemu własnemu lękowi. I kwestionowanie fałszywych założeń. Rozwój świadomości dla mnie osobiście polega na tym, aby obserwować swój własny umysł i sprawiać, żeby on był jak najbardziej otwarty, jak najbardziej bezwarunkowy, mógłbym powiedzieć, jak najbardziej pusty w środku. Im bardziej pusty umysł, tym bardziej jest wypełniony obecnością całej chwili i wszystkim tym, czego doświadczamy. I kultywowanie świadomości ma na celu dojście do prawdy, czyli do zwykłego bycia, do zwykłego, niczym nieuwarunkowanego życia, z takiej prostoty, klarowności naszych percepcji. Tutaj nie chcę opowiadać wam zbyt wielu słów. Po prostu to jest bardzo ważny temat do zrozumienia. No i trzeba troszeczkę czasu spędzić, żeby przestudiować materiały związane ze świadomością, non-duality, z medytacją, żeby to zrozumieć. No i należy też praktykować medytację, żeby po prostu pogłębiać ten wgląd. Medytację, uważność, każda jedna praktyka, która poszerza twoją świadomość i sprawia, że jesteś bardziej świadomy siebie, jest ok. I to jest jako taki fundament. I ma to na celu ugruntowić ciebie i dać ci odpowiedni kierunek. Bo celem kundalini nie jest opętanie przez szatana. Nie są jakieś doświadczenia mistyczne ani odloty. I celem kundalini jogi nie jest ucieczka od życia. Celem kundalini jest przebudzić energię, która drzemie w każdym z nas, po to, żeby lepiej radzić sobie w życiu, żeby uaktywnić pełen nasz twórczy potencjał i żeby się realizować w życiu jako człowiek. I między innymi wszystko to, co będę mówił tutaj w tym filmie, ma na celu dać wam taki kierunek i taką czystą klarowność i odpowiedź na pytanie po co? Po co to wszystko? Po co świadomość? Po co rozwój? Po co kundalini? No właśnie po to. Kolejną rzeczą, której się nauczyłem dzięki kundalini, jest to, że balans jest złotem. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiele osób
Myśli, że celem kundalini są doświadczenia mistyczne, albo odloty, albo stany ekstazy, stany błogości, stany miłości, stany bycia w absolucie. Tutaj używam dosyć mistycznego języka, ale osoby, które znają zagadnienia związane ze świadomością, wiedzą, o co chodzi. A tutaj okazuje się, że bardzo ważny jest w życiu balans. Taki energetyczny balans i taki balans wynikający z funkcjonowania naszego układu nerwowego. Nasz układ nerwowy żyje w bardzo dualistyczny sposób. To znaczy mamy te aktywności, które nas pobudzają, które nas aktywizują, które wymagają od nas siły, energii, wysiłku. Przykładowo sport, przykładowo wysiłek intelektualny, przykładowo praca, jaką wykonujemy, bieg. Wiecie, wszystkie te takie aktywności, jakie my wykonujemy, które są aktywnościami wymagającymi od nas wysiłku. To są tak zwane aktywności męskie, tak? Bardzo często się tak mówi. Aktywności, które są bardzo mocno związane z naszym ego, związane z przyszłością i związane z osiąganiem czegoś w życiu. I mamy też tą drugą stronę naszego życia, czyli te aktywności, gdy po prostu idziemy spać, gdy odpoczywamy, gdy się relaksujemy, gdy nic nie robimy, gdy reflektujemy, gdy robimy jogę, gdy sprzątamy w naszym życiu, gdy układamy rzeczy. I to są takie aktywności, można byłoby powiedzieć, kobiece, tak? Bardzo często kobiece aktywności, tak to się bardzo często nazywa. I my w życiu wykonujemy zarówno te aktywności, jak i te aktywności. Nadmiar tych męskich aktywności sprawia, że czujemy niepokój albo zestresowanie, a nadmiar tych kobiecych aktywności sprawia, że poniekąd stoimy w miejscu, tak? Bo ciągle sprzątamy, ciągle poprawiamy, ciągle, wiecie, jesteśmy tacy trochę nadwrażliwi. Tutaj nie chcę nikogo urazić, to jest po prostu metafora. I tak to już po prostu jest. I w życiu ważny jest ten balans. I za balans tych aktywności odpowiadają dwa główne nadi, czyli Ida i Pingala. I to jest super mega istotne, aby to zrozumieć, tak? Ida, czyli lewy kanał, Pingala, czyli prawy kanał. I za równowagę tych dwóch kanałów odpowiada medytacja, tak? Między innymi medytacja pomaga to zrównoważyć, uważność, yoga. Wiecie, uważność bierze się ze zrozumienia zagadnienia przebudzenia. I to też wynika z samego buddyzmu czy nauk wschodnich. I bardzo często w tych naukach mówi się również o przebudzeniu wewnętrznego oka, czyli o przebudzeniu oka obserwatora. Ale bardzo mało mówi się o tym, że ma to związek z czakramem trzeciego oka, tak? Czyli z czakrą obserwatora. A czakra trzeciego oka sprawia taką funkcję równoważenia ze sobą dualistycznych dystynkcji, czyli dualizmów. Czyli takich tendencji w naszym życiu, które dążą do ekstremów, tak? Między innymi właśnie Ida, Pingala, energia męska, kobieca, energia aktywizująca i recesywna. I czakra trzeciego oka pozwala nam to po prostu zbalansować poprzez uważność. Tutaj również metafora życia duchowego oraz życia materialnego, tak? To również jest ze sobą powiązane. I równowaga tego jest super mega istotna. Kolejnym aspektem, który chciałem poruszyć, jest temat bezwarunkowej miłości. Należy zrozumieć, że bezwarunkowa miłość nie jest cnotą moralną, lecz jest cechą czystej świadomości. I co ja mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli, że jeżeli macie nauczyciela duchowego, który mówi o bezwarunkowej miłości, to nie oczekujcie, że ta osoba jest idealna. Nie oczekujcie, że ta osoba jest zawsze miła, ciepła, grzeczna, uległa, że jest neutralna wobec życia, wobec tego, co się dzieje. Ponieważ bezwarunkowa miłość nie jest cnotą moralną. Bezwarunkowa miłość wywodzi się z czystej świadomości.
gdy masz nieuwarunkowany umysł i on jest w takim stanie spokoju i ten spokój zacznie się pogłębiać, gdy zrównoważą się dwa kanały Ida i Pingala i budzi się Szuszumna, czyli budzi się Kundalini, ono się podnosi i budzi poszczególne czakramy, między innymi czakram serca. Ale już nawet bez przebudzenia Kundalini można wyczuć taki słodkawy, subtelny, delikatny smak, chciałem powiedzieć, ale takie uczucie po prostu, które w zasadzie nie jest uczuciem, ani nie jest emocją, tylko jest cechą jakościową czystej świadomości. Jest to właśnie bezwarunkowa miłość. I dlaczego to jest takie mega ważne? Ponieważ do bezwarunkowej miłości dochodzi się poprzez pracę nad sobą, a nie poprzez etykę i moralność. Jeżeli ja tobie powiem, masz kochać bezwarunkowo, to może być katastrofalne w skutkach dla ciebie w twoim życiu. Jeżeli jesteś w takim miejscu w życiu, gdzie powinieneś być bardziej asertywny i powinieneś bardziej dbać o siebie. I należy to po prostu zrozumieć. Bo w skład bezwarunkowej miłości wchodzi wszystko w naszym życiu. Również negatywne emocje, również negatywne cechy naszej osobowości. Również nasz cień. I wszystkie tematy, o których nie rozmawiamy na co dzień, które staramy się pomijać. Tam również jest miłość. I osoby, które wykonają bardzo dużą pracę nad sobą i między innymi robotę z cieniem, mogą to dostrzec. I wtedy życie wygląda nieco inaczej. Bo znikają te wszystkie dualistyczne dystynkcje i uczysz się widzieć życie takim, jakie ono jest. Kolejny punkt, który chciałem poruszyć, to jest temat ego. Nie możesz pozbyć się ego i osobistych granic. Możesz mieć doświadczenia mistyczne, ale zawsze wracasz na ziemię. To jest moim zdaniem bardzo ważny temat. Jeżeli jesteś na takim etapie w swoim życiu, rozwoju, albo usłyszałeś taką filozofię, może jakiś nauczyciel cię zainspirował, że ego jest złe, albo że z ego należy walczyć. To tutaj warto jest zrozumieć kontekst, w jakim stawia się ego. Bowiem bardzo często, gdy ktoś mówi takie słowa, że ego jest czymś złym i należy z nim walczyć, ma na myśli nasze uwarunkowania, naszą nieświadomość. Lecz gdy zaczniesz obserwować siebie i zaczniesz obserwować swój umysł i swoje doświadczenie, dostrzeżesz, że nie ma czegoś takiego jak podświadomość. Nie można zobaczyć podświadomości. Podświadomość jest koncepcją. Podświadomość jest konceptem. W skład, w którego wchodzą wszystkie rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie być świadomi naraz w czasie rzeczywistym. Bo gdy zaczniesz obserwować swoją własną świadomość, zaczniesz dostrzegać, że jesteś świadomy wszystkiego tego, czego jesteś świadomy. I na tym polega mistyka oświecenia. Żeby poznawać to, czym jest świadomość. I gdy to rozpoznasz, może się okazać, że nie ma żadnego ego. Nie ma żadnego problemu do naprawienia. Nie ma nic, z czym należy walczyć. I wtedy dochodzi do takiego zwrotu, bo jak wchodzisz w głąb siebie i rozpoznajesz, że nie masz żadnego ego, z którym należy walczyć, to wracasz z powrotem do rzeczywistości, w cudzysłowie na ziemię. I to jest to, co sprawia, że nasze doświadczenie ma taką dualistyczną naturę, takiego przewrotu, że raz wszystko się dzieje w nas, potem na zewnątrz, raz w nas, potem na zewnątrz. I nasza uwaga tak pływa. I można nauczyć się to rozpoznawać. I ma to też związek z tymi dwoma kanałami energetycznymi, Idy i Pingali, o których mówiłem wcześniej. No i w zasadzie tutaj nie ma nic do robienia. To jest tylko i wyłącznie zmiana przekonań i
zmiana punktu widzenia, która może wam pomóc w redefiniowaniu pracy nad sobą. Bo jeżeli okaże się, że nie ma z czym walczyć i ego nie jest złe, ego to jesteś ty, ego to jestem ja, to praca nad sobą nie polega już na tym, aby walczyć ze sobą, ale na tym, aby uświadamiać sobie własne ego, uświadamiać sobie własne pragnienia, uświadamiać sobie własne potrzeby i znajdować takie sposoby, aby móc je śmiało realizować. Masz potrzeby do realizacji. Sen, bezpieczeństwo, jedzenie, seks, kreatywność, pasja. Wiesz, jakie masz potrzeby. Jeżeli nie wiesz, to polecam przestudiować piramidę potrzeb Maslowa. I dla mnie osobiście rozwój powinien polegać na tym, abyśmy znali, żebyśmy poznali nasze własne potrzeby, nasze możliwości, nasze ograniczenia i abyśmy nauczyli się rozwijać nasze talenty, nasze umiejętności, abyśmy nauczyli się radzić sobie z tymi rzeczami, z którymi potrzebujemy sobie poradzić i abyśmy nauczyli się jak najzdrowiej realizować nasze potrzeby. Bo bardzo często jest tak, że się blokujemy na jakimś poziomie, tak? I to się objawia jako energetyczna blokada na którejś czakrze i rozwój kundalini ma na celu wyswobodzić nas z tych blokad i pozwolić nam działać w życiu z pełnią naszej skuteczności. I ostatnią rzeczą, z którą chciałem się dzisiaj z wami podzielić, to jest taka moja osobista rzecz. Po rozwoju samego siebie, tak, po przebudzeniu kundalini i w ogóle, moim osobistym celem stało się maksymalizowanie mojej własnej wolności. Miałem różne cele w życiu, nadal mam różne cele w życiu, związane, wiecie, z życiem takim materialnym, zawodowym, spełnianiem się, pasją i wiele innych. Ale takim moim ostatecznym celem jest maksymalizacja mojej własnej wolności. Wszystko to, co robię, ma służyć temu, abym był wolnym człowiekiem. Tworzenie, dzielenie się z wami moją wiedzą, zarabianie pieniędzy, budowanie świadomych relacji z ludźmi. To jest, mógłbym powiedzieć w tej chwili, mój główny interes. To, za czym ja dążę w tej chwili. No może już nawet, to jest nieodpowiednie słowo, dążyć za wolnością, gdy rozpoznajesz, że ona już tu jest, tak? Wolność już tutaj jest. No ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi, tak? To taka sprzeczność przekonań, bo w zależności od którego punktu widzenia patrzymy, tak możemy to po prostu ubrać w słowach. To jest taka ogólna filozofia kundalini. Tak jak powiedziałem wcześniej, podzielę sobie ten temat na kilka części i w kolejnym nagraniu skupię się bardziej na moich osobistych doświadczeniach mistycznych, z którymi chciałbym się z wami podzielić, które mogą wam pomóc lepiej zrozumieć to, przez co wy przechodzicie i ustanowić lepiej kontekst, żebyście mogli lepiej się odnaleźć w tym wszystkim. To tyle. Tak, myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o to wideo. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że je obejrzeliście, za to, że tutaj ze mną jesteście. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam was do innych moich nagrań. A jeżeli wpadło wam coś ciekawego do głowy, jakieś przemyślenie, coś, o czym chcielibyście się dowiedzieć więcej, również napiszcie na dole komentarz, z miłą chęcią przeczytam. Może w kolejnym nagraniu się do tego odniosę. Tak jak powiedziałem wcześniej, aby stworzyć taką serię nagrań, może dwóch, trzech nagrań. Myślę, że tyle wystarczy, aby pokryć ten temat. Trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie komentarz, o którym mówiłem wcześniej, zostawcie komentarz dla statystyk i widzimy się w kolejnym nagraniu. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to na dole macie również odnośniki. Jeżeli ktoś z was zechce przyjść do mnie na konsultację, to również zapraszam, na dole jest kontakt. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.